Mówi się, że LEGO Masters ma być takim zastępstwem albo pocieszeniem po Mam Talent. Nawet będzie mniej więcej w tym samym paśmie, znaczy nie mniej więcej, w ogóle w tym samym paśmie emitowane. No ale właśnie, no w sumie to jest trochę taki Mam Talent, tylko dla osób, które się pasjonują klockami LEGO. Co ty na ten temat uważasz? Czy to faktycznie jest taki substytut Mam Talent dla widowni TVN-u? Myślę, że w ogóle nie ma co nawet porównywać tych dwóch programów, bo to są dwie zupełnie różne bajki. Jedyny wspólny mianownik jest taki, że ludzie w jednym i w drugim programie mają talent. Natomiast program Mam Talent, no to było takie targowisko różności zmieniających się jak w kalejdoskopie. Co dwie minuty pojawiała się jakaś inna historia, inna umiejętność. To wszystko galopowało jak taki szalony cyrk. Natomiast program LEGO Masters jest zdecydowanie bardziej monotematyczny, no bo dotyczy jednak jednej umiejętności, a nie stu. Jest bardziej opowieścią też o ludziach niż Mam Talent, bo w Mam Talent nie mieliśmy często szans poznać bliżej uczestników, zaprzyjaźnić się z nimi na dłużej. Nie było możliwości obcowania z nimi, mówię z perspektywy prowadzącego. Po prostu wchodzili na scenę, schodzili, wchodzili następni i tak dalej, a w tym programie jednak ja buduję relacje z uczestnikami. Jestem z nimi przez cały miesiąc w studiu, siedzę z nimi po kilkanaście godzin, rozmawiam z nimi, spotykam się z nimi prywatnie, jemy razem obiady, więc myślę, że tę relację, to budowanie relacji będzie dużo bardziej widać na ekranie. Dużo więcej się też o tych ludziach dowiemy przy okazji. Więc jeśli ktoś od sobotniego wieczoru oczekuje takiej feerii, rozrywki pod tytułem facet tańczący na róża, za chwilę połykaczka ognia, a za moment facet, który recytuje Mickiewicza od tyłu, no to tego tutaj nie będzie. To będzie dużo spokojniejsza rozrywka, dużo bardziej introwertyczna, tak to nazwijmy, ale wcale nie gorsza. Myślę, że jeśli ktoś zadaje sobie pytanie, co ciekawego jest w oglądaniu przez godzinę, jak ludzie budują z klocków, to powiem, że ja sobie to samo pytanie zadawałem, jak mi złożono te propozycje, aż do momentu, kiedy nie zobaczyłem australijskiej edycji, która była jakimś tam punktem wyjścia do naszego programu. Obiecałem sobie, odpalając tę australijską edycję, że zobaczę tam ze 2-3 minuty, żeby mieć mniej więcej, jak to wygląda. Się spieszyłem na spotkanie i wychodziłem z domu. No i na spotkanie się spóźniłem, bo obejrzałem praktycznie cały odcinek, nie mogłem się po prostu oderwać od telewizora. Więc jeśli ktoś w tej chwili ma takie poczucie, że to będzie program, który go uśpi, to wiedzcie, że to jest naturalny odruch. Też bym tak myślał na waszym miejscu. Natomiast dajcie temu szansę, obejrzyjcie to, bo tam się dzieje dużo więcej niż można się spodziewać. A brakowało ci jakiegoś kompana w swojej roli prowadzącego? No brakuje mi na pewno Szymona, bo zajął się swoimi sprawami zawodowo, poszedł w inną stronę i trochę za naszą wspólną pracą tęsknię, natomiast myślę, że w tym programie najważniejsze osoby to oprócz uczestników jurorzy i oni tam grają pierwsze skrzypce, ja jestem takim dwumetrowym człowiekiem drugiego planu, to nie ja jestem w tym programie najważniejszy, to nie jest program o prowadzącym. To jest program o ludziach, którzy tam przyszli, żeby pokazać, co mają w głowie i co potrafią z tej głowy wydobyć. Więc nie ma tam też potrzeby tworzenia duetu albo dokładania mi jakiejś osoby współprowadzącej. Zresztą w takiej roli solo też pracuję od lat w różnych innych swoich odsłonach, choćby w Niezwykłych Stanach Prokopa, czy prowadząc eventy na scenie, czy wykłady, czy jakiekolwiek inne aktywności, więc jestem zaznajomiony zarówno z pracą w duecie komandosów, jak i podczas samotnych misji specjalnych.